Festiwal Pol'and'Rock 2022, czyli dawny Woodstock. To festiwal organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka na dawnym lotnisku wojskowym w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. To festiwal, na który zostaliśmy zaproszeni w 2020 roku po raz pierwszy dwoma Ikarusami na stworzenie takiej linii transferowej wokół terenu lotniska. Do tego zadania zostały oddelegowane dwa Ikarusy z naszej floty, czyli Platynowiec i Patolog. Widać zresztą na filmie, że no, zadanie to było bardzo trudne ze względu na niemiłosierny upał, jaki panował na początku sierpnia. Szczególnie przez dwa pierwsze dni temperatury sięgały 30-35 stopni Celsjusza, więc o ile dla zwykłego pasażera, który kilka minut w takim Ikarusie przebywał, o tyle dla nas, dla kierowców, czyli dla mnie i dla typowego kierowcy autobusu, który jeździł Patologiem, no to było bardzo wyczerpujące zadanie, ale daliśmy radę i jestem z tego bardzo dumny. Szczególnie przez właśnie te dwa pierwsze dni, co zresztą widać na materiale, że no nawet polewaczki strażackie kursowały i polewały festiwalowiczów, aby troszeczkę ich schłodzić, no ale mimo wszystko dojechaliśmy, objeździliśmy całe zadanie, które mieliśmy do wykonania i wróciliśmy spokojnie z powrotem do Trójmiasta. Tysiące ludzi przewiezionych, w każdym autobusie był komplet, a nawet ponad komplet czasami pasażerów, co było dużym wyzwaniem dla zawieszenia i dla układów tematycznych w Ikarusach, ale daliśmy radę. Ale jak to się zaczęło? No zobaczmy, zaczęło się od konferencji prasowej. Musieliśmy przyjechać dzień wcześniej, dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu. Przyjechaliśmy na konferencję prasową, którą Jurek Owsiak zarządził, że odbędzie się właśnie w jednym z naszych Ikarusów. Festiwal, żeby zastali jeszcze tutaj u was. Jurku, przede wszystkim nasza gmina Czaplinek jest nie tylko usatysfakcjonowana. Jesteśmy szczęśliwi, że organizujesz swój piękny festiwal u nas i razem z Olgierdem, z naszym marszałkiem. Naprawdę to jest wielki wyczyn i dla nas osobiście, również jako mieszkańców gminy Czaplinek i całego tutaj Pojezierza Drawskiego, jest to wielkie, wielkie wyzwanie, bo mamy piękne dziewicze jeszcze tereny, na które wszystkich was zapraszamy. Mamy piękne jeziora, mamy fantastyczne agroturystyki. Przyjeżdżajcie i co jeszcze mógłbym powiedzieć? Nie wyjeżdżajcie za szybko. Mamy tak wiele fantastycznych atrakcji, że no mogę tylko powiedzieć tak. Mogę powiedzieć tylko tak. Ja tylko dodam, tylko powiem, że sielawa tutaj pyszna. Nie powiem gdzie, bo zaraz będzie mowa, że coś reklamuje. Olgierd Geblewicz, przez siebie wspomniany marszałek województwa zachodniopomorskiego. Już nie pierwszy raz, ale drugi raz jesteś razem z nami. Bardzo ci dziękujemy. Tworzymy społeczeństwo obywatelskie tutaj. Tworzymy coś, co nam Polakom jest niezwykle bliskie, bo my to znamy. My nie musimy do niczego wracać. Funkcjonowanie linii transferowej obsługiwanej naszymi dwoma Ikarusami z racji swojego próbnego charakteru na tym 28. festiwalu nie było jakoś specjalnie ogłaszane nigdzie, ani też nie było jakiegoś rozkładu jazdy na tej linii, dlatego też mieliśmy no, mniej więcej dowolność w kwestii częstotliwości kursowania, to znaczy no, było powiedziane, że mamy kursować według zapotrzebowania, no, a że to zapotrzebowanie wielokrotnie przerosło oczekiwania i organizatorów i nasze. Nie spodziewaliśmy się takiego ogłoszenia, pomimo braku jakiejkolwiek reklamy. to bardzo szybko się okazało, że po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkich zabierać i już ostatniego dnia festiwalu to po prostu doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, jeżeli będziemy jeździli dwoma Ikarusami naraz, a nie tak jak przez pierwsze 2 dni, że jeździliśmy z obu pętli naprzemiennie i mijaliśmy się w połowie trasy. Dzięki temu mieliśmy chociaż teoretyczną możliwość zabrania wszystkich chętnych pasażerów z obu przystanków. I o ile pod Rock Campem po prostu przystanek końcowy i początkowy, no w cudzysłowie przystanek, był usytuowany w tym samym miejscu, o tyle po stronie sceny głównej po wysadzeniu pasażerów przejeżdżaliśmy takim kursem technicznym na tak zwaną pętlę, czyli miejsce takie wydzielone, gdzie mogliśmy sobie zawrócić i tutaj widzimy właśnie taki przejazd techniczny na pusto, bez pasażerów po wysadzeniu wszystkich w okolicach sceny głównej. Ikarusy udawały się w okolice zaplecza technicznego festiwalu i okolice Lidla, który też na festiwalu funkcjonuje, gdzie po zawrotce i takiej 2-3 minutowej przerwie ruszaliśmy w kolejny kurs w kierunku Rock Campu. Teraz prawdziwe mięso, czyli tutaj pokazane jak wyglądała codzienność, szczególnie w ciągu dnia. No tak jak mówiłem, nasze kursowanie na festiwalu nie było w żaden sposób reklamowane, ale bardzo szybko pocztą pantoflową rozeszło się, że kursują jakieś autobusy i można, nie trzeba chodzić taki kawał w upale, tylko można się przejechać Ikarusem. No i widać tutaj, że podjeżdżamy we dwóch, a czeka na przystanku na oko z dobre 500 osób. No nie jesteśmy w stanie tego zabrać, to też nie jest bicie rekordu Guinnessa. Także no, zabieraliśmy tyle, ile mogliśmy i reszta musiała albo czekać na kolejny kurs, albo przejść się na piechotę. Jesteśmy! Dziękujemy! Summa summarum należy tylko i wyłącznie pochwalić organizatorów, czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy za sam pomysł uruchomienia takiego transferu. Mam nadzieję, że będziemy ten pomysł również kontynuować w tym roku i w przyszłych latach. Jestem dumny z naszych Ikarusów, że dały radę pomimo bardzo, bardzo trudnych warunków. O, tutaj widać, jak daleko scena była od Rock Campu, więc te dobre 3 km można sobie było w tym upale zaoszczędzić. Linki do takiej porządnej relacji typowego kierowcy autobusu znajdziecie w opisie, jak również link do pełnej relacji z konferencji prasowej Jurka Owsiaka w Ikarusie. Tymczasem do następnego Woodstocku, pozdrawiam i siema! Kłaniam się, mamę pozdrawiam! Żyjesz? Mamo, żyjesz? Bez dobrego flow nie da się żyć. Nie zamknijmy się w żadnym szufladkowaniu. Szanujmy ludzi o wszystkich poglądach, ale zaproponujmy im wspólne działanie. Tu na festiwalu jestem pewien, że pracowali ci, którzy kochają tą partię polityczną, tamtą partię polityczną, ponieważ w tym wszystkim były dźwięki muzyki. One przekonują każdego. Można się pobujać, mając lat 20, 60 czy 100. A to są ludzie, którzy będą tworzyli ten kraj za moment. Dajcie im wiarę, dajcie im energię.